Lepiej, żebyś tu była, Nora. Jesteś na drabinie. Zdrowie. 125. Zejdź po drabinie i wciśnij przycisk R3. Karta kolekcjonerska. Katmandar. Ciśnij panel dotykowy, by obejrzeć. Tom. O dziwnych borach słyszę strzały. Nie ma tu nikogo, kto by nas ochronił przed tym szalonym kłótem. Nie możemy czekać, aż znajdzie nas WLF. Musimy dotrzeć do ich bazy i do nich dołączyć. Zaczęłam chować zapasy do sejfu. Teraz wychodzę sprawdzić najlepszą trasę. Wrócę jak najszybciej. Bądź ostrożny. MK. ES. Prawie zapomniałam. Kod to 38-55-23.
Tom. O dziwnych porach słyszę strzał. Karabin powtarzalny. Maksymalnie ulepszono. Karabin... Zero, zero. Przycisk krzyżyk, zatwierdź. Przycisk kółko, wróć. Dziewięćdziesiąt dziewięć, zero, osiem, dwadzieścia trzy, dwa, trzy, trzydzieści trzy, trzydzieści sześć, trzydzieści siedem, trzydzieści osiem, trzydzieści cztery, pięćdziesiąt osiem, pięćdziesiąt pięć, pięćdziesiąt pięć, dwadzieścia pięć, dwadzieścia cztery, dwadzieścia trzy, przycisk krzyżyk, zatwierdź, przycisk kółko. Yeah.
Isaac nie jest zadowolony. Świeczka. Oczy na nie pieprzą. Thank you.
Eli chwyta od tyłu ciemnowłosą kobietę z urządzeniem mobilnym w ręku. Przykłada jej nóż do szyi i wyrywa jej słuchawki z uszu. Morda w kubeł. Ręce. Kobieta podnosi ręce. Spokojnie. Znasz Noranga, daj. Znam, tak. Gdzie ona jest? W szpitalu. Gdzie w szpitalu? Sprawdzają górne piętra. Tam się kręci. Kobieta próbuje dźgnąć Eli swoim nożem, ale Eli łapie ją za nadgarstek. Eli wbija jej nóż w gardło. Kobieta chwyta się za szyję, wijąc się na ziemi. Przejebane. Kobieta leży nieruchomo. Eli wyciera nóż o ubranie, składa go i chowa do kieszeni. Dobrze. Dziewczyna czeka na mnie w bazie. Ja sobie robię. Znowu jesteś z Joe w oddziale? Muszę wejść na górę. Słuchaj, jesteśmy skuteczne. No pewnie, że tak. A to nie fair. Mówię. Naciśnij przeciw krzyżu. Pistolet maszynowy z tłumikiem. Trzymaj się. Załadowany na bok. Rezerwa nieskończona. Uwaga! Kurwa, ma! Apteczka. 3. Leżysz na ziemi. Zdrowie 76. Trzymasz w ręce pistolet maszynowy. Apteczka 2. Można stworzyć. Gdzieś to musi być. Cegmołotow 3. Pistolet maszynowy z tłumikiem 3.
Trzymasz w ręce. Kar pistolet maszynowy z tłumikiem. Trzymasz w ręce. Amunicja do PM-u. Zbce mołotow. 3. Gdzie ją kurwa wzięło? Stary! Mam ją! Kar pistolet maszynowy z tłumikiem. Trzymasz w ręce. Załadowane naboje. 7. Rezerwa nieskończona. Apteczka. 1. Można stworzyć. Leżysz na ziemi. Jesteś w trawie sięgającej kolan. Zdrowie. 85. Wytwarzanie przedmiotów. Apteczka. Masz. 1. Apteczka. Masz. 2. Apteczka. Masz. 3. Apteczka. Apteczka. 3. Mołotow. 2. Można stworzyć. Naboje. 20. Rezerwa. Jest apteczka. 2. Można stworzyć. Zdrowie 91. Trzymasz w ręce. Pistolet maszynowy z tłumikiem. Załadowany na dole. 20. Rezerwa nieskończona. Możesz wytwarzać apteczka. 1. Można stworzyć. Leżysz na ziemi. Zdrowie 125. Wytwarzanie przedmiotów. Apteczka. Masz. 1. Apteczka. Masz. 2. Apteczka. Masz. 3. Mołotow, można stworzyć. Masz. 3. Mołotow. Kar pistolet maszynowy z tłumikiem. Trzymasz w ręce. Amunicja do PM-u. Załadowane naboje. 20. Rezerwa nieskończona.
co teraz? Lista zapasów. Koniecznie. Gaziki nasączone alkoholem. Są. Waciki odkażające. Są. Bandaże dziane. Są. Bandaże przylepne. Bandaże muśliną. Lateksowe rękawiczki. Maseczki. Są. Morfina i naloxon. Są. Bandaże. Są. Agrafki. Są. Żel na oparzenia. Koce. Jeśli się uda. Zestawy do infuzji doszpikowej. Opatrunki hemostatyczne, jakie się uda znaleźć. Ciśnieniomierz, jest. Antybiotyki, penicylina, nawofloksacyna, amoksycyklina, co się uda znaleźć. Słowonosze jest przekreślone, chyba znaleźliśmy wszystkie. Nożyczki ratownicze, są. Szybko zakładane szyny. Opatrunki na otwarte rany klatki piersiowej, cokolwiek zostało. Rurki krtaniowe. Trzeba koniecznie sprawdzić porządnie pierwsze piętro, są tam pomieszczenia, do których jeszcze nie zaglądaliśmy, a może w nich być coś przydatnego. I omijajcie niższe poziomy. Sam. Lista zapasów. Koniecznie.
Isaac nas o to spyta, powiem, co według mnie się stało. Zaczyna mnie to męczyć. Nora. Nora! Nie chcę za nią oberwać. Mierząc z pistoletu, Ellie wkrada się do biura. Zza regału wychodzi Nora. Nie krzycz. Nora zamiera, niosąc tacę z przyrządami. Połóż to na stole. Nora kładzie tacę na blacie obok umywalki i szafek. Odwraca się do Ellie z podniesionymi rękami. Pamiętasz mnie? Marszcząc brwi, Nora mruży i otwiera oczy. Ha. Czyli pamiętasz. Czego chcesz? Abby tutaj była. Dokąd poszła? Nie wiem. Jeśli strzelisz... Ellie podchodzi. To zaroi się tu od żołnierzy. Ale ty zginiesz. Nora opiera dłoń o blat. Powiesz mi, co wiesz, a może pozwolę ci żyć. Mogliśmy cię zabić. Może trzeba było. Albo mogliście się odpierdolić od Jackson. Ellie podchodzi bliżej. Gdzie Abby? Nora podnosi dłoń w obronnym geście. Spogląda w bok. Wciąż słyszysz jego krzyki? Co? Ja słyszę je co noc. Nora kiwa głową i patrzy Ellie w oczy. Tak. Skurwiel dostał to, na co zasłużył. Ellie rusza ku niej. Nora rzuca w nią tacę i ucieka. Nora! Nie uciekniesz mi! Maszynowy z chemikiem. Trzymasz w ręce. Amunicja do PM. Załadowane naboje. 20. Rezerwa nieskończona. Broń!
Ellie łapie Norę przed dziurą w podłodze korytarza. Zasłania się jej ciałem przed trzema żołnierzami. Jezak! Odłóż broń! Puścimy cię wolno, pogadam. Zamknij ryj! Rzuć broń, ręce do góry! Zjeżdżajcie! Celują w Ellie. Nie masz dokąd zwiać! Ellie zerka za siebie, po czym zeskakuje do dziury, ciągnąc Norę za sobą. Turlając się, kobiety wpadają do pełnej zarodniku w piwnicy. Kto włączył jebany prąd? Widzę ją! Tutaj! Pistolet maszynowy. Trzymasz w ręce. Załadowane naboje. 20. Przeżywa nieskończona. Zagnął to. 3. Przycisk R2. Wykonaj szybki. Pistolet maszynowy z tłumikiem. Akcja do PM. Załadowanie. 20. Rezerwa nieskończona. Ellie wyrywa nożega z rurkę. Uderza w jej wyciągnięte prawe ramię. Ręka Nory zwisa bezwładnie, kiedy kobieta siada.
Eli przechadza się przed nią z boku na bok. Gdzie Abby? Nora opiera się o zamknięte drzwi. Wdychasz zarodniki? Wpatruje się w Eli. To ty. Eli przystaje. Marszcząc brwi, patrzy na Norę. Świetlik. Świetlików już nie ma. Eli znów się przechadza. Staje przed Norą. Gdzie Abby? I tak już po mnie. Dlaczego miałabym ci powiedzieć? Ściskając gaz rurkę, Eli kuca przed Norą. Bo mogę to przyspieszyć. Albo sprawić, że będzie znacznie gorzej. Nora błądzi wzrokiem po podłodze. Kręci głową, spoglądając znów na Eli. Pomyśl, co on zrobił. Ilu ludzi przez niego zginęło. Eli wstaje. Ostatnia szansa. Patrzy na Norę z góry. Nie zdradzę przyjaciółki. Nora wpatruje się w nią gniewnie. Nad wejściem do teatru widać napis Spektakl Kassandra. Eli stoi przy wejściu, ma zakrwawioną rękę, która drży. Zaciska ją w pięść. Unosi pięść i uderza w zabite deskami drzwi. To ja. Dina otwiera drzwi, przytula Eli, a potem odsuwa się i przygląda się jej. Nic nie jest. Chryste, to twoja krew? Eli wchodzi do środka, Dina zamyka drzwi. Eli wyciąga mapę, stojąc przed Diną i Jessim. Ukrywa się w takim akwarium. Eli wskazuje na mapę. Okej. Dina bierze mapę i podaje ją Jessiemu. No chodź. Umyjemy cię, dobrze? Dina bierze Eli pod rękę i powoli odprowadza ją na bok. Pokryta krwią Eli siedzi na tyłach teatru. Wpatruje się w przestrzeń, marszcząc brwi. Podchodzi do niej Dina i stawia obok wiadro. Staje przed Eli. Do góry. Eli podnosi ręce, a Dina pomaga jej zdjąć przemoczoną i zakrwawioną koszulkę. Plecy Eli są pokaleczone i pokryte siniakami. Dina upuszcza koszulkę. Eli patrzy przed siebie załzawionymi oczami. Dina przechodzi za nią i siada. Eli kołysze się w przód i w tył, gdy Dina myje jej plecy. Eli opuszcza głowę, a Dina się jej przygląda. Łzy spływają po twarzy Eli. Dina się przysuwa. Wydusiłam to z niej. Eli dotyka ust. Eli patrzy w dół. Już dobrze. Dina obejmuje Eli od tyłu i opiera głowę na jej ramieniu. Eli dotyka jej ręki. Nie chcę cię stracić. Kołyszą się na boki. Dobrze. Dina całuje plecy Eli. Nowy rekord rozdziału. Serafici. 2 lata wcześniej.
Zostawiliście sporo gratów. No dalej. Musi tu coś być. To co? Przycisk L2. Przybliż. Przycisk kwadrat. Czytaj. To przycisk ja? Kółko. Wróć. Narośl wyraźnie zmutowała. Musimy sprawdzić, czy wyniki testów potwierdzają nasze teorie. Stoimy u progu wielkiego odkrycia. Przycisk L2. Przybliż. Że z przyjemnością zebrałem i skatalogowałem całe wyjątkowe wyposażenie tego szpitala. I co usłyszałem, gdy tylko skończyłem? Ano usłyszałem, że cała moja praca poszła na marne. Nie mieści mi się w głowie, że postanowiliście rozwiązać grupę. Kuman, wydarzył się cud, którego brutalnie was pozbawiono. Przejebane. Ale wiesz co? Cały ten świat jest przejebany. Naprawdę chcecie się poddać? Co dalej? Zamierzacie zamieszkać w którejś strefie? Dołączyć do jakiegoś trzecioligowego ruchu oporu? Pierdolę to. Komuś musi zależeć. Spędzę resztę życia, szukając tego kogoś. Albo zginę, próbując. Skat. Don. Don. Wieść, że z przyjemnością zebrałem i skatalogowałem całe wyjątkowe. Stoisz, zdrowie, 100.
jedną z tych, którzy chcieli ścigać przemytnika i dziewczynę. Powiedzieli... Nagranie z taśmy. ...że nawet jeśli znajdziemy ją albo jakimś cudem kogoś innego z odpornością, niczego to nie zmieni. Jedyna osoba, która mogła stworzyć szczepionkę... Eli przewija taśmę. ...jakimś cudem kogoś innego z odpornością... Niczego to nie zmieni. Siedzi przed szpitalem. Jakimś cudem kogoś innego z odpornością. Niczego to nie zmieni. Jedyna osoba... Wstaje. Widać galopującego do niej na koniu Joela. Eli! Siada z konia i podchodzi do niej. Chodź tu. Przytula ją. Co ty sobie myślałaś? Jak mogłaś zwiać w środku nocy? Rozmawiaj ze mną. Cholerny liścik nie wystarczy. Eli go odpycha. Powoli podnosi wzrok, by spojrzeć mu w oczy. Powiedz. Co tu się stało? Ona ma w oczach łzy. Jeśli znowu mnie okłamiesz, odejdę. I już nigdy mnie nie zobaczysz. Ale jeśli powiesz prawdę, wrócę do Jackson. Eli błądzi wzrokiem. Zniosę wszystko. Joel się odwraca. Spuszcza głowę. Powiedz mi. Joel. Joel marszczy brwi. Jego twarz tężeje. Joel przytakuje. Stworzenie szczepionki. By cię zabiło. Podnosi wzrok, by spojrzeć Eli w oczy. Po jej policzku spływa łza. Więc ich powstrzymałem. Eli patrzy na ziemię. Cofa się i siada. O mój Boże! Zakrywa twarz dłonią. Przykłada dłoń do klatki piersiowej. Joel dotyka jej pleców. Nie możecie mnie dotykać! Eli się podrywa i wskazuje go palcem. Joel opuszcza wzrok. Wrócę. Ale z nami koniec. Eli sięga po plecak. Z zapłakaną twarzą odchodzi od Joela szybkim krokiem. Nowy rekord, rozdział Seattle, dzień trzeci. Kucasz. Zdrowie. 100. Możesz wytwarzać przedmioty. Dina? Jessie? W kupie wojna. Zobacz, Joel. Ucieszyłeś się.
Wytwarzanie przedmiotów. Masz. 3. Apteczka. Mołotow. Ekwip. Bomby dymne. Miny pułapki. Ekwipunek jest... Dina? Jessie? Gdzie ta dwójka? Wybierz akord za pomocą lewy drążek. Używaj przycisk L1 i przycisk R1, aby zmieniać grupy akordów. Panel dotykowy. Przesuń w pionie. Przesuwaj, by uderzać w struny. Przycisk kółko. Wróć. Przycisk kółko. Wróć. Przycisk kółko. Wróć. Przycisk kółko. Wróć. Przycisk kółko, 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 wróć. Wybierz akord za pomocą lewy drążek. Używaj przycisk L1 i przycisk R1, aby zmieniać grupy akordów. Panel dotykowy. Przesuń w pionie. Przesuwaj, by uderzać w struny. Przycisk kółko. Wróć. Przycisk kółko. Wróć. Przycisk kółko, wróć. Przycisk kółko, wróć.
Ellie idzie za Jessim na balkon w teatrze. Opierają się o barierkę. Ellie patrzy na Jessiego, który patrzy przed siebie. Miała ciężką noc. Zwracała wszystko poza wodą. Mogłeś mnie obudzić. Jest w ciąży? Ellie błądzi wzrokiem i spogląda na Jessiego. Tak. Jessie delikatnie kręci głową. Ellie opuszcza wzrok. On patrzy na Ellie. Rozumiem, co chcesz zrobić. Ale musimy z nią wrócić. Potrzebuję opieki, a tutaj nie ma... Tak, wiem. Ale nie mogę zostawić Tomiego. Jest tu przeze mnie. Może ty z nią wróć. Nie pójdzie bez ciebie. Patrzą przed siebie. Walić to. Jednocześnie zerkają na siebie. Ratujemy go. Jessie wyciąga mapę z kieszeni kurtki. Słuchaj, to całe akwarium. Tommy nie znalazł jeszcze Abby. Poczekamy, aż ją znajdzie. Podaję mapę Ellie. Możemy zostawić Dinę samą? Wzrusza ramionami. Tak chciała. Potrząsa głową. Ellie odchodzi z mapą. Okej. Powiedzmy jej, że ruszamy. Poczekam na zewnątrz. Ellie odwraca się. Jasne. Ellie odchodzi, a Jessie patrzy za barierkę, trzymając rękę na biodrze. Przy foyer Ellie siada obok śpiącej na zniszczonej skórzanej kanapie Diny, która jest przykryta niebiesko-zielonym kocem. Gdy Ellie dotyka jej ramienia, Dina się budzi. Dina uśmiecha się lekko. Skarbie. Ellie unosi brwi. Musisz zamknąć drzwi. Dobra. Na zewnątrz. Deszcz pada na porośniętą trawą i innymi roślinami ulicę, na której stoją porzucone pojazdy. Jessie zakłada plecak na ramię i wstaje. Dołącza do niego Ellie. Do dzieła. On kieruje się do wyrwy w ulicy. Akwarium było gdzieś na wybrzeżu. To pewnie tędy. Co? Czy w tym mieście nie da się nie zmoknąć?